Grzeje go śpiech na Ligi Dumaheidu. No to będzie kiełbas. A później dołożyli A i wyszło kiełbasa. Przesiadałem się na samochód ciężarowy i rozwoziłem węgiel. Zjadłem, nie wiem, bodajże dwie kiełbaski z grilla z ketchupem i... No i trener mówi, przebieraj się, wchodzisz na boisko. Ja mówię, jak? Ze względu na mój kolor karnacji policja mnie zatrzymała, nie miałem paszportu i dostałem mandat 500 rubli. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Jak zwykle, ja jestem gościem, ale ogólnie oczywiście jest mój gość, którego ja dzisiaj odwiedziłem w Opocznie. Jesteśmy w Opocznie. Jest ze mną, można powiedzieć, najciekawsza kariera ostatnich lat, jeżeli chodzi o ekstraklasę, polską piłkę i najbardziej zaskakująca. Myślę, że młode osoby niekoniecznie już muszą kojarzyć, ale generalnie ja naprawdę pamiętam Twoją karierę bardzo dobrze. Jest ze mną Grzegorz Piechna, były reprezentant, były zawodnik Korony Kielce. Witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo mi miło. Cieszę się, że udało nam się spotkać, bo dużo pracujesz, więc domyślam się, że czas wygospodarować nie jest tak łatwo, ale mówiłeś, że dawno wywiadu gdzieś tam nie było, więc dobrze sobie pewnie pewne tematy odświeżyć. No myślę, że tak. No fajnie, że jeszcze kibice, ludzie mnie pamiętają i fajnie jest... No coś tam nagrać od czasu do czasu. Słuchaj, Grzegorz, pierwsza kwestia. Ja bym chciał odhaczyć dwa tematy, które są zawsze przy okazji tych wywiadów u Ciebie się pojawiają, ale żeby moi widzowie nie byli tak zawiedzeni, że ten temat nie został zupełnie poruszony, więc zróbmy to szybko i sprawnie. Chociaż jeden wątek chciałem troszeczkę rozwinąć, a mianowicie oczywiście chodzi o Twoją ksywkę i chodzi o temat tego, czym się zajmujesz po karierze, czy też nawet w trakcie kariery. Ksywka, kiełbasa, bardziej pytam pod kątem, czy Ty w ogóle jesteś z tej ksywki w jakiś sposób dumny, jesteś z niej zadowolony, czy ona Ci przeszkadzała w pewnym momencie Twojej kariery albo po karierze? Ja jestem zadowolony. No, ta ksywka mi nie przeszkadzała. Ksywka się nawiązała z mojej pracy. Pracowałem niedaleko do Opoczna w masarni. Rozwoziłem wędlinę. I przechodząc, bo tam była drużyna Wojbukowiec Opoczyński, grałem tam w klasie B, A i okręgowej w czwartej lidze i stamtąd przeszedłem do Ceramiki Opoczno. Przychodząc do Ceramiki Opoczno, no, koledzy mnie tam kojarzyli, że o, ten co rozwozi kiełbasę, no to będzie kiełbas. A później dołożyli A i wyszło kiełbasa. Ja miałem taką ksywkę, znowu odwrotnie, bo ja miałem taką ksywkę, pierwsza moja koszulka była Kantona i mi skrócili znowu jedno A, czyli jest Kanton. Słuchaj, a masz jeszcze, byłeś jakimś takim ekspertem co do wędlin, w ogóle miałeś jakieś takie swoje eksperckie zdanie, które polecałeś na przykład tam swoim kolegom? No, zostało Ci to, że tak powiem możesz coś polecić? Tam, tak. No wiedziałem, które wędliny są dobre, które mogę polecić swoim kolegom. Była też kiełbasa Piechny. O! W produkcji, także też było... A to było już w trakcie kariery? Czy tak, w trakcie tak? kariery było. Nawet była przywożona do Kielc. Kiełbasa futbolowa Piechny. Wow, a to byłeś jakimś, powiedzmy, taką osobą, która doradziła w jaki sposób dobrać składniki, żeby ona była dobra? Nie, tu właśnie szef masarni, pan Wojciechowski, Zdzisław, no, dla mnie taki prezent zrobił, że wypuścił taką kiełbasę futbolową Piechny. Super. Dobra, to przejdę od razu, zamykamy ten temat, przechodzimy dalej, przejdę do tematu właśnie kwestii węgla, tego, że sprzedawałeś węgiel, że masz swoją firmę, która się tym zajmuje. I ja zastanawiam się, Ciebie trochę zapytam o to, co Ty o tym uważasz. Czy nie jest dla Ciebie trochę w pewnym momencie dziwne, że ludzie się tym tak mocno emocjonowali, ekscytowali? Bo ja uważam, że to jest w jakiś sposób powód do dumy, że Ty potrafiłeś sobie poradzić po karierze, od razu prowadziłeś przedsiębiorstwo już też w trakcie, prawda? Prowadziłeś to przedsiębiorstwo i tak naprawdę masz żyłkę biznesową. Prowadzenie przedsiębiorstwa w Polsce można powiedzieć, że jest sportem ekstremalnym. No, więc w tych czasach na pewno. Mi się wydaje, że zamiast takiej ekscytacji powinny być jakiś taki podziw. Nie wiem, czy Ty to odbierałeś tak, że trochę ludzie w jakiś sposób z tego szydzili, czy tak to odbierałeś, czy było coś takiego?
No ja nie wiem, no może i szydzili, może się cieszyli, ale dla mnie ja przyjeżdżałem po treningu z Kielc, czy tam jeszcze jak w Czernie grałem w trzeciej lidze i po prostu przesiadałem się na samochód ciężarowy i rozwoziłem węgiel. No, żadnej pracy się nie bałem, nie boję i na mnie to nie jest żaden wstyd, że rozwoziłem węgiel. Nie, no ja właśnie wręcz przeciwnie uważam, że bycie przedsiębiorcą w naszym kraju jest dosyć dużym wyzwaniem, a mimo wszystko mam wrażenie, że dużo emocji ludzie to jakoś w jakiś sposób wypominali, ale było to na pewno ciekawą historią, bo to myślę, że było w tym wszystkim interesujące. No na pewno było ciekawą historią, bo jak powiedziałem, że jak przywoziłem, to Król Strzelców przyjechał, mogę uścisnąć dłoń, mogę autograf, oczywiście, i to było fajne, tak, miłe. Dobra, ten temat też zamykam, a zapytam Cię o jedną rzecz, bo troszeczkę czytałem na różne tematy, przypinałem sobie Twoje historie, ale jedna tak mam wrażenie nie została dobrze wyjaśniona albo nie znalazłem wyjaśnienia, chodzi o nagrodę Fair Play. Czy ja dobrze zrozumiałem, że ona została przyznana za to, że osiągnąłeś sukcesy, ale pozostałeś przy tym sobą? Tak, to było za to i no taką nagrodę dostałem, sam byłem zdziwiony, bo... Czy to była najbardziej zaskakująca nagroda w Twojej karierze, którą dostałeś? No bo dostałeś nagród sporo, ale ta chyba była najbardziej. No dla mnie była bardzo zaskakująca, bo nie wiedziałem skąd ta nagroda, za co, a okazało się, że za to, że woda sodowa mnie uderzyła do głowy, normalnie zachowywałem się, normalnie funkcjonowałem i... No nie, sodówka mi do głowy jeszcze raz nie uderzyła. Moje wrażenie też jest takie, że Grzegorz Piechna był taką postacią, osobą w tej trakcie swojej kariery piłkarskiej, która poprzez to, że miałeś też taką historię właśnie, wielu takich, można powiedzieć, zwykłych ludzi mogło się z tobą utożsamiać, że nie byłeś jakąś super gwiazdą, jakimś modelem, nie wiadomo skąd, co prezentowałeś z jakichś wyższych sfer, tylko byłeś już takim Polakiem, z którym ludzie mogli się identyfikować. To chyba było twoją dużą przewagą. No oczywiście, że tak. Nie chodziłem nie wiadomo jak, nie uważałem się za celebrytę, bo... Może celebrytę dzisiaj, to jest dobra nazwa. Nie? Dokładnie. Normalnie się zachowywałem, także no, myślę, że ja jestem z tego dumny, bo sodówka mi jeszcze raz nie uderzy do głowy i nie uderzyła. I zachowuję się normalnie, z każdym się spotykam, z każdym mogę czy usiąść na piwko, czy pogadać i to jest normalne. Tego gwiazdorstwa u Ciebie nie ma? Nie ma. Nie ma. Bo też ta historia, mam na myśli właśnie przejście z tych B-klas, A-klas, to ludzi też mocno fascynuje. Myślę, że taka historia, która gdzieś później się wydarzyła po Twojej karierze, może trochę przypominać, ale na Wyspach Brytyjskich Jamie Vardy był też takim napastnikiem, który też, powiedzmy sobie, że był takim swojskim chłopakiem z sąsiedztwa. No tak, no ja czytałem trochę tam o nim, że no tak samo, normalny facet normalnie się zachowywał, nie uważał się za gwiazdę i no i dobrze na tym wyszedł. No. A powiedz mi, byłeś profesjonalnym piłkarzem, ale tak patrząc i czytając trochę o tych twoich historiach, to nie miałem wrażenia, że ty tą taką dietę mega sportową prowadziłeś i w ogóle twój tryb życia był taki bardzo sportowy. I zastanawiam się jedno, bo w niektórych przypadkach bywa tak, że gdybyś to zmienił i prowadził się przykładowo, jak Robert Lewandowski, wiesz, wszystko top, zero nawet gram alkoholu, to mogłaby kariera w ogóle tobie nie wyjść, że też jest u niektórych tak. No, dlatego ja miałem tam jakieś swoje tam, profesor Chmura mnie tam zawsze hamował, bo tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Ja wszystkie teorie mu waliłem w łeb. Co z zakwaszeniem, co z dietą, to z wagą, to... No i to tak przed meczem, pamiętam jak dziś, przed meczem z Krzo zmierzyli mi zakwaszenie. Nie powinienem grać, 2 dni odpoczynku. Ja na Krzo strzeliłem 2 bramki. No i wszyscy ręce rozkładali, jak to jest możliwe. No. Kawy mi nie pozwalał pić, teraz nie piję, ale przed meczem piłem w kuflu. W kuflu kawę? Tak jest. To potężna dawka. A dobrze słyszałem, że tam była historia, że potrafisz sobie też kiełbaskę z grilla zjeść przed meczem? No było tak. Było na meczu pucharowym. No, miałem nie grać, no ale że wynik był słaby, przegrywaliśmy i zjadłem
nie wiem, bodajże dwie kiełbaski z grilla z ketchupem i... No i trener mówi, przebieraj się, wchodzisz na boisko. Ja mówię, jak? Teraz? Tak. No i niestety, no i pierwszy kontakt i bramkę strzeliłem i wygrali, żeśmy 2-1. Czyli tak naprawdę tobie taka dieta pomagała, nie przeszkadzała. Taka swojska dieta. Swojska dieta, no ale wiesz, często bywa tak, że w niektórych przypadkach właśnie te zmiany dietetyczne, przyzwyczajenie takich, powodują u ludzi, że nie potrafią się odnaleźć trochę, nie? No oczywiście, że tak. No, ja powiem, że może żebym to wcześniej, no bo ja w wieku 27 lat podpisałem profesjonalny kontrakt, tak? To już jest, można powiedzieć, no końcówka grania, tak? U niektórych piłkarzy, a jakbym to podpisał wcześniej, to wiadomo, że może to te diety, to wszystko inaczej by się potoczyło tak samo i nie wiem, czy bym też strzelał tyle bramek. A właśnie to moje pytanie trochę teraz następne nawiązuje do tego, no bo 27 lat podpisać kontrakt zawodowy to jest, mam wrażenie, w dzisiejszych czasach trochę nierealne. Czy ty w ogóle myślisz, że jest jeszcze w ogóle realne, żeby coś takiego się wydarzyło, powtórzyło, że ktoś w tym wieku podpisuje profesjonalny kontrakt i no nie chcę mówić, że drugi piękna, bo ciężko powtórzyć już taką karierę. No. Ja powiem tak, no myślę, że w tych czasach teraz no żaden trener by się nie odważył w wieku 27 lat, czy tam prezesi, podpisać profesjonalny kontrakt z zawodnikiem. No naprawdę musi być fenomen, żeby podpisać, bo może być to rok, bo nie wiadomo jak się prowadził wcześniej i tak dalej, tak? I dla mnie to w tym wieku myślę, że już nie ma takich... A chyba trener Wieczorek wspominał, jeżeli dobrze pamiętam z tego dokumentu Canal Plus, że ty miałeś taką bezczelną pewność siebie miałeś bardzo, ale ona była w pozytywnym słowa tego znaczeniu, że byłeś na tyle bezczelny, że byłeś pewny, że po prostu dla ciebie bramki to było coś pewnego, wchodziłeś i strzelałeś. No można tak powiedzieć, no ja umiałem się znaleźć w polu karnym i chłopaki jak nie wiedzieli co zrobić, to rzucić pole karne i ja już wiedziałem co mam tam zrobić. Obojętnie czy głową, czy nogą, czy z dużego palca, czy obojętnie czym i zawsze ta piłka wpadła. A jeszcze zapytam o tą kwestię właśnie rozpoczęcia kariery, no bo ty w tym wieku w ogóle myślałeś, że jeszcze w tą stronę pójdzie twoja kariera? Miałeś jakieś takie oczekiwania? Te twoje myśli, jak to wyglądało na tamtym etapie? No bo 27 lat i mówisz, no, zanim trafiłeś do korony, prawda? No, tak. Bo później zrobiliście też awans, tak? Tak. Ja powiem też krótko. No, przechodząc z Hekał Czerno do korony, do drugiej ligi, bo wtedy była Ekstraklasa, to była pierwsza liga chyba, tak? Tak. To już mnie to już rajcowało, że no już coś tam osiągłem, tak? Zrobiłem króla strzelców w Heko, także no już do lepszego klubu idę i tak dalej. I to już było fajne, no ale później jak się udało w drugiej lidze zrobić króla strzelców, no i później awans do pierwszej ligi to była no, Ekstraklasa, tak? Oranż Ekstraklasa wtedy była. I no jak już dostałem się do Ekstraklasy, to już był mój wymarzone osiągnięcie, no bo grać w trzeciej lidze, czwartej i wylądować w Ekstraklasie, no to już było no duża satysfakcja. No a później jeszcze zdobyć króla strzelców i dostać powołanie do reprezentacji, no to było już szczyt wszystkich moich marzeń. Co chciałem, to można powiedzieć, osiągnąłem wszystko i jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Bo pytam z uwagi na to, czy wiesz, dzisiaj piłkarze wychodzą, mówią, że mają takie cele, motywacje, wiesz, wszystko jest takie ułożone, poukładane, mają troszeczkę inne podejście. Mnie zastanawia bardziej, czy ty robiłeś to, bo tak czułeś, naturalnie się czułeś, robiłeś co mogłeś, najlepszego, nie wiem, to wynikało trochę z twojej natury, to, że byłeś dobry, miałeś umiejętności i udawało się to osiągnąć mimo tego, czy miałeś takie cele, że mówisz, a dobra, jest druga liga, zagram w pierwszej, jest pierwsza liga, zagram w Ekstraklasie, jest Ekstraklasa, zdobędę króla strzelców. Jest klub strzelców. No, ciężko by tak było powiedzieć, że tak awansować rok po roku, ale jak już zdobyłem w trzeciej lidze, jak powiedziałem, że no kurna, fajnie, trzecia liga, król strzelców. W drugiej lidze, król strzelców. No, w Ekstraklasie nie spodziewałem się, bo byłem Kopciuszek, tak?
wchodziłem na salony, można powiedzieć, tak? I no, jak mi się udało już w pierwszej rundzie strzelić 16 bramek, czy tam 15, to mówię, oho, no już jest nieźle. To trzeba walczyć o tego króla, bo był tam Michał Chałubiński i jeszcze ktoś, ale już teraz to nie przypomnę. No i udało mi się, że dobiłem jeszcze 6 bramek i zrobiło się 25 bramek w ekstraklasie i mówię, no to co więcej chcieć, no wszystko już osiągłem. A tu jeszcze powołanie do reprezentacji. No to było marzenie. Ale ten początek w Koronie miałeś łatwy, nie? To było tak, że troszeczkę musiałeś się postarać. Powiem szczerze, że trener Wieczorek w pierwszych 3 meczach posadził mnie na ławie. I żeśmy 2 mecze przegrali i 1 zremisowali. I no trzeba było szukać jakichś alternatyw. No i niestety. Mówi, no będziesz grał w następnym meczu. No i z Polonią Warszawa udało się 3 sztuki strzelić, także też debiut udany. Też udany debiut. A patrząc teraz właśnie na ten twój debiut reprezentacji, no wszystko takie wydaje się marzeniem. Czy ty nie miałeś w pewnym momencie wrażenia, że twoje życie to jest trochę sen? Można tak powiedzieć, no bo dostać powołanie do reprezentacji, wiadomo, że może to było też nagłośnienie dziennikarzy, to tak podkręciły to powołanie, ale no fajnie zobaczyć w reprezentacji, jak zajechałem, no to mówię, czy mogę klapki, czy mogę jakiś dres, strzelić bramkę, możesz brać wszystko. No to jak strzeliłem bramkę, to zabrałem co mogłem. A czułeś się jakoś tam dobrze pośród właśnie kadrowiczów, bo to jednak reprezentanci, w sensie zawodnicy klubów zagranicznych, wiadomo, to też tak... Nie, fajnie, bo miałem kontakt z Wojtkiem Kowalewskim, Mariuszem Lewandowskim, Sebastian Mila, no kto, Kazimierczak, Irek Jeleń, Brożek był, Głowacki, także no... Brożka zmieniłeś, nie? Tak, zmieniłem Brożka i no udało chodzi się... Chodzi mi o atmosferę podczas reprezentacji, jak było, czy wiesz, graliście podczas treningów, fajnie cię przyjęli, czy fajna atmosfera była, czy to ci się podobało, czułeś, że kurczę, fajnie było jeszcze zagrać, nie? No, bardzo fajnie było, przyjęli mnie bardzo miło. Nawet po meczu już chłopaki mówią, ty już osiągnąłeś wszystko, możesz wieszać buty na kołku, masz wszystko. No, pogratulowali mi wszyscy i byłem bardzo zadowolony z pobytu. No, tam my żeśmy byli krótko, bo to było chyba w sobotę mecz, czy tam w sobotę, czy w piątek. A my żeśmy z Marcinem Kaczmarkiem z Kielc do Ostrowca żeśmy jechali na zgrupowanie. Także no, bardzo miło i jakbym miał polecić, to wszystkim polecam, że w kadrze jest super. Polecasz wszystkim, żeby zagrali? Zagrali w reprezentacji. A masz jakiś taki wniosek po swojej karierze piłkarskiej, który taki przekaz do młodych ludzi, który niesiesz do takich młodych osób? Masz jakieś wnioski, które mógłbyś przekazać właśnie młodym chłopakom na dzisiaj? Ja myślę, takie, że tak. Które, to, co ci się nie udało, a co ci się udało, co przykład? Ja myślę, że no, trzeba wierzyć w siebie i dążyć do celów. Wiadomo, że wszystko nie wyjdzie, ale jak będziemy to nadrabiać, trenować i tak dalej, to ten cel jednak no, osiągniemy i myślę, że i charakter trzeba mieć, charakter do piłki, bo... A co to znaczy charakter do piłki? No trzeba wiedzieć, no, wiadomo, że wszystko, tak jak powiedziałem, nie wychodzi. Trener raz opieprzy, raz zruga i jak ktoś ma słabą głowę, opuści i już może się nie podnieść, a jak ktoś to weźmie na klatę i pokaże to na boisku, no to widać, że będzie coś z tego zawodnika i będzie miał charakter i będzie kawał grajtara. A też ciekawy jestem, bo mówiło się, czy no koledzy wspominali, że ty na treningu generalnie no nie byłeś takim gościem, który gdzieś tam był mocno zaangażowany. Raczej dopiero na meczach się okazywało, że wychodziłeś Ja nie byłem treningowy. Bramka za bramką. Nie byłem treningowy piłkarz. Byłem meczowy piłkarz na treningu. Lelum po lelum.
spokojnie, wytrenujcie, ja będę strzelał, mówię. Ale to z uwagi trochę myślisz na twoją pozycję, że byłeś napastnikiem i jakby musiałeś się znaleźć tam, gdzie jest piłka, żeby trafić do bramki i to wystarczyło, bo to było najważniejsze jako twoja rola napastnika, czy no nie wiem, no bo trenerzy też mają często taktykę swoją, potrzebują, żeby wymagania wobec napastnika. Nie? Trener Wdowczyk jak mnie ustawiał zawsze, to mówi, twoje miejsce jest szerokość pola karnego, nic więcej, nie schodź mi na boki, nie schodź mi do środka pola, tylko w polu karnym i tam masz być. No i zawsze mówi, po co głupio biegać, mądrze możesz stać. Też mnie ciekawi to, bo wiesz sam dobrze, że Dariusz Wdowczyk jakiś wyrok dostał w końcu za aferę korupcyjną. W ogóle czy ty masz z nim kontakt i w ogóle kiedyś myślałeś o tym, co w tej kwestii? Na pewno jakieś przemyślenia były, no bo szatnia coś tam trąbiła. My jak żeśmy przychodzili do drugiej ligi, no to tam coś jakieś były, że na składki coś, ale ja się nie wtrącałem w to, bo mnie to nie dotyczyło. I nie chciałem ciągnąć tego od chłopaków za języki, bo to mnie nie interesowało. A z trenerem Wdowczykiem w tej chwili nie mam kontaktu, ale ja bardzo dobrze żyłem z nim, także i myślę, że do tej pory żyję dobrze, bo nie mogę złego słowa powiedzieć na trenera Wdowczyka. Raczej z trenerami miałeś dobrze, bo jak strzelałeś dla nich bramki, no to byli zadowoleni, to mieć takiego napastnika. No myślę, że tak. Nawet trener Wieczorek już nie miał siły przebicia u prezesów, to idź załatw ty coś tam dla drużyny do prezesów, bo ty masz teraz większe plecy niż ja. No ale to tak właśnie też czytając różnego rodzaju rozmowy wiem, że suma summarum porównując oczywiście do dzisiejszych czasów, to te pieniądze mieliście dużo mniejsze niż dzisiaj taki napastnik. No ja bym chciał mieć te pieniądze dzisiaj, co zarabiają w klubach polskich zawodnicy na tamte czasy, bo my mieliśmy fajną ekipę i w szatni, i na boisku, i to funkcjonowało, i grali żeśmy za normalne pieniądze, a teraz są kontrakty no, z górnej półki. A powiesz mi trochę, bo chciałem, żebyśmy powspominali trochę etap ten rosyjski. Dzisiaj może nie jest on zbyt komfortowy do rozmowy, bo Rosja, jak wiadomo, wiemy jaka jest sytuacja, ale wtedy ta Rosja, miałeś do wyboru Birminga, mogłeś przejść do Anglii, wybrałeś Rosję, to była kwestia finansowa głównie? Nie myślę, że kwestia finansowa. Powiem szczerze, że u mnie z językiem angielskim tak średnio, a mówię, bo po rosyjsku się dogadam szybciej i będę miał łatwiej akceptację w szatni, tak? No i dlatego kierowałem się tym. A czy to dobry wybór, czy zły? Teraz mogę powiedzieć z perspektywy czasu, że finansowo na pewno dobry, tak? Bo a wypłacili ci wszystko? Wypłacili, no zrezygnowałem tam, bo miałem jeszcze kontraktu. Ile miałeś? 18 miesięcy, tak? Tak, byłem. A 24 miałeś? Czy? Nie, miałem na 3 lata. Za rok nim odpuściłem, resztę mi wypłacili, bo chcieli mnie wypożyczyć. Może też trzeba było skorzystać, bo było to i Chiny, i Azerbejdżan. Mogłem skorzystać, ale miałem rodzinę ze sobą, także małe dzieci, bo córka miała 8 miesięcy, a syn 2 lata, także... Oni byli z tobą w Rosji? Tak. O. To mówię, żona mówi, nie ruszamy się już nigdzie, jak chcesz to sam, a ja mówię, nie, no samemu to ciężko będzie, tak? I mówię, nie, to zjeżdżamy do Polski. A jakie było życie w Rosji? Bo to mnie najbardziej ciekawi. Życie... Czy ta Rosja w ogóle czymś cię zaskoczyła? Wiesz, gdzie mieszkałeś? Jak ci się tam żyło? Życie podobne jak u nas. Bardzo dobrze mi się mieszkało. Osiedla w większości były ze szlabanem. Nikt nie mógł obcy wchodzić. Także czy dzieci na dole jak się bawiły, to nie wychodziły nigdzie. Siedziała w bloku starsza pani, która wpuszczała, do kogo się wjeżdża, do kogo idzie i pytała się. Także kultura była i mnie tam, raz mnie tylko zaczepili, bo
ze względu na mój kolor karnacji policja mnie zatrzymała, nie miałem paszportu i dostałem mandat 500 rubli, ale to... Bo ciemnoskóry, która idzie, to z Kazachami tam, bo tam nie lubią Kazachów i takich mulatów, tak? Aha, okej. Okay. No to faktycznie dziwny przypadek. Tak, no ale przed rozumiem, stacją metra akurat, no tak akurat. Ale rozumiem, że ten pobyt w Rosji jakby dobrze wspominasz, nie masz z nim jakiś tam... Na pewno bardzo dobrze, bo zwiedziłem kawał świata. A miałeś okazję właśnie tam troszeczkę zobaczyć tej Moskwy? Bo... Czarterami żeśmy latali na mecze. No super sprawa. I zwiedziłem i Kazań, i Władywostok. No te wszystkie tam no, zmiany czasowe, kurde, bo tam jest w jednym, w Kazaniu 4 godziny, Władywostok 6. Także w dzień wyjeżdżamy, w nocy wracamy, mówię, na mecze latali żeśmy po 4 dni wcześniej, tak, żeby akceptacja. No a właśnie, bo jeszcze czytałem, że ty normalnie tam metrem podjeżdżałeś na trening sobie. Tak, tak, bo miałem bardzo blisko metro. Moskwa to korki olbrzymie, prawda? Samochodem katastrofa. Samochodem ze 2 godziny bym jechał na trening, a tak dochodziłem do metra, miałem jak stąd do tak 200 metrów do metra. W metro wsiadałem 3 przystanki, byłem na Łużnikach, wysiadałem sobie na Łużnikach i już na tren. Stadion robił wrażenie, ta historia? Bardzo, bardzo. 85 tysięcy, super. I to jeszcze wtedy my żeśmy tam grali na sztucznej. O. No bo tam w takich warunkach tam minus 27 zimą, także no robił wrażenie bardzo, no. Ale ciężkie granie na sztucznej na wierzchu. Można łatwo kontuzję. Kontuzję, tak jest. Mm. No dobra, wracasz do Polski i gdzieś tam trafił ci się też krótki epizod taki w Widzewie, prawda? Bo tak, pół roku. Chyba jednak no, nie wypalił zbyt dobrze. No nie wypalił, powiem szczerze, bo było nas 4 starszych zawodników, bo Adrian Budka, Łukasz Mierzejewski i... A, Łukasz chyba był jeszcze... Ale to oni tam swoją bajkę mieli i ich to jeszcze był, no i ja, a i Fabiniak, a reszta była młodzież, no i żeby trener Probierz został, to ja też bym został, a trener Probierz, nie wiem, odszedł i później przyszedł trener, bo trener Probierz mnie ściągał. I później przyszedł w Żargielisu Wilno polski trener. Marek. Tak, kojarzę. Dobra, no nieważne. No i, no i skończył mi się tak, skończyło mi się granie, tak? Zup? Marek Zup? Zup, o. Marek Zup. I no i postawił na młodzież. Nie można było złego słowa powiedzieć na młodzież, że mieliśmy takiego magazyniera. Mówię, chłopaki, pomóżcie panu, no mniejsza z tym, Stasiowi czy tam Kaziowi ze sprzętem. On jest od tego, my nie będziemy pomagać. Trener spojrzał, nic nie ruszcie. No, no to mnie uczyli inaczej. No, jak wchodziłem do szatni, to musiałem się normalnie zachowywać i jako najmłodszy czy tam tego, to trzeba było spytać się o sprzęt, o wszystko, tak? Ale no, też nie wspominam źle pobytu w Widzewie, bo bardzo fajny klub, fajni kibice i myślę, że strzeliłem tam jedną bramkę tylko, ale mile wspominam. Mm-hmm. A Probierz właśnie, bo to jest ciekawa postać dzisiejszej piłki. Dla mnie bardzo fajny trener i miał swoją wizję grania i dla mnie to odpowiadało. Był konkretny bardzo, tak. Domyślam się. Okej. Okay. Później trafiasz jeszcze do Polonii. No i w tej Polonii to już w ogóle jakieś nieporozumienie. Tam był
Oskarżyli cię o rasizm, jakieś bójki, jakieś rzeczy w ogóle, no bo to jest już chora sytuacja. No, nie wiedzieli, jak ze mną rozwiązać kontrakt, bo... A czemu to też do tego doszło, że tak naprawdę te drogi wasze się mocno rozeszły? Po coś cię sprowadzali w końcu, nie? Nie wiem, prezes Wojciechowski miał swoją wizję grania. Tam było tak, że góra ustalała skład i ten wchodził z karteczką. Gramy takim składem. Nikomu nie pokazywał, tylko gramy takim składem. Przeczytał, ci jadą na mecz, czy na zgrupowanie, a reszta do rezerw. No i tak to się odbywało. No i powiem szczerze, pierwsze 3 miesiące mi zapłacili, a za 7 miesięcy mi nie, 7 albo 8 nie zapłacili do tej pory i to już jest po temacie. Po temacie. Sądziłem się, ale... Nic to nie dało, mimo że wygrałeś, prawda? Tak. Prezes Wojciechowski przekształcił spółkę, pieniądze na klubowe konto nie wpłynęły. Trochę w tej piłce piłkarze tracą, że tak powiem, pieniędzy, mimo że podpisują kontrakty, które w większości są nierealizowane. Może nie w większości, ale w wielu przypadkach były nierealizowane. Teraz no się zmieniło z licencją. Myślę, że tak, że w tej chwili jest to dużo lepiej, bo 3 miesiące nie płaci klub i składa się pismo do PZPN-u i rozwiązują kontrakt i te pieniądze są, bo to jest rzecz święta, tak? A przedtem to... Sorry. Dziki zachód. Dziki zachód. A wyjeżdżasz do Grecji i chyba tam fajnie ci się żyło, mieszkało. Super. Super, mogę polecieć. A skąd ten wyjazd do Grecji w ogóle? Chyba nie tak, że wziąłeś wycieczkę akurat do Grecji przy okazji, tylko... Ty miałeś menadżera w trakcie swojej kariery? Był nim jak... Leciałem do Rosji, był pan Kołakowski. Kołakowski, okej. Okay. Mhm. A mówię, do Grecji, nie wiem skąd to się wzięło. Grzesiek Bąk z Ruchu Chorzów, dobrze mówię? No. Taki środkowy pomocnik. Nie wiem, on nagrał sprawę, no i... A, jeszcze ze Szczecina bramkarz, kurde. No nie przypomnę sobie. No i oni to nagrali, no i odważyli, żeśmy się pojechać z Grześkiem Bąkiem i powiem szczerze, że fajna sprawa w trzeciej lidze, fajna zabawa. To było, co pieniądze też w miarę jakieś były? W miarę, no tu w trzeciej lidze bym nie dostał takich pieniędzy, nawet w drugiej, a tam były fajne pieniążki, fajny klubik, wieczorami żeśmy tylko trenowali. Bo gorąco. U ciebie tak życie zatoczyło koło, prawda? Tak. Gdzieś wyszedłeś stąd i wróciłeś też tutaj w te okolice. I ta końcówka już była, rozumiem, że chciałeś jeszcze grać. To już było raczej takie z pasji, domyślam się, granie bardziej. Czy jeszcze szukałeś jakiejś swojej... Nie, już nie szukałem. Już powoli wiadomo, że... Się, rozumiem. Pogodziłem się z tym, że no przychodzi taki okres, że trzeba powiedzieć, no bawić się... Jeździć po wioskach teraz, grać w okręgówce czy coś, po co mam mieć nogi połamane i zostać kaleką, tak? Mm. Także wolałem odpuścić, idę co niedziela z oldboyami se pograć, pobawić się. Instynkt strzelecki jeszcze jest? Jeszcze jest. Jeszcze jest, gdzieś tam dokładasz. Jeszcze jest, tak jest. A w tych właśnie niższych ligach, jak wróciłeś, to ekscytowali się ludzie, zawodnicy, koledzy z boiska, że jeszcze tu z Grzegorzem Piechną mogą pokopać? Jeszcze tak. Jeszcze potem, jeszcze w trzeciej lidze, jak grałem w Lechii Tomaszów, to też, no tu w Opocznie bardziej. Czy w Lechii... bardziej chcieli gdzieś tam przypilnować i podostrzyć? No właśnie o to chodzi, że bardziej na mnie już się ustawiali. Wiedzieli, że co mogę zrobić i tak dalej i dlatego tak z meczu na mecz coraz bardziej uważałem na siebie, żeby nie złapać jakiejś poważnej kontuzji, bo to może być koniec. Okej. Była kiedyś Citkomania, Małyszomania, ale Piechnomania też można powiedzieć w pewnym momencie była. Jestem ciekawy, jak ty sobie radziłeś trochę też z tą presją, bo
nie musiałeś być do końca przyzwyczajony do życia w takim codziennym presji trochę też, prawda? No niekiedy już żona do mnie cały czas mówiła, wyłącz ten telefon, nie odbieraj telefonów, bo wszyscy dzwonią, wszyscy chcą przyjechać, zrobić wywiad, daj troszeczkę spokoju. No i tak trzeba było też niektórych, nie dam rady, nie odbieram telefonu, bo nie mogę, bo no już za dużo tego wszystkiego było, tak? I trzeba było troszeczkę tak spowolnić. Ale tak psychicznie dawałeś sobie, rozumiem, z tym radę? Nie było to dla ciebie jakieś aż tak ciężkim... Nie, okresem? No dla mnie nie było nic takiego ciężkiego, tylko mówię, że już niekiedy było za dużo. Za dużo. Każdy by chciał przyjechać. A co robisz? A to jak po treningu? Gdzie? Co? Okay. No tak wszystko by chcieli wiedzieć, tak? Za dużo już tak. Tego było po prostu. A powiedz mi o takich najbardziej absurdalnych propozycjach, bo tutaj miałeś reklamować majonez kielecki. Była też temat nagrania piosenki z mandaryną. To są takie najbardziej absurdalne, czy jeszcze coś było takie? Nie, to były takie dwa na takie można powiedzieć rozmowy, które tam miały być wdrożone, ale nie doszło do tego i myślę, że z jednej strony może dobrze. Okej. Okay. Ten majonez kielecki może nie byłby zły, nie? Majonez kielecki może nie byłby zły. Gorzej z mandaryną. Ale to chwilę, bo będąc przy muzyce, to przecież piosenka Dragostein Day, czy jak to się tam mówi, Grzegorz Piekna, Ligi Duma Hej, generalnie no była też hitem w pewnym momencie, więc muzycznie to... No powiem szczerze, że jak usłyszałem pierwszy raz, to aż mi ciarki przeszły, pod mnie zalał taki, że coś takiego nagrali i to nieźle wyszło, tak? Dla mnie super, super. Pamiątka zostaje do końca życia. A jeszcze ktoś podśpiewuje? Jak słyszysz w ogóle tą piosenkę w oryginalnym wykonaniu, to ci się od razu przypomina? Tak jest. No, syn nawet mój... Właśnie miałem pytać, czy twoje dzieciaki nie śpiewają ci czasem? No, śpiewam. Grzegorz Piekna, Ligi Duma Hej. Mój Antoś tak śpiewa, jak leci to w wersji angielskiej. Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, bo wiem, że z tymi Kielcami też u ciebie bywało różnie, bo ta miłość była też taka, że w pewnym momencie się trochę poobrażaliście na siebie z klubem. No były niesmaki, ale myślę, że no, wynikało to z zarządzania tego klubu tam, bo mi się to nie podobało i co myślałem, to mówiłem i w pewnym momencie się poszło może trochę za daleko, ale myślę, że teraz jest wszystko wyprostowane. Są nowi prezesi, jest dyrektor sportowy, mój koleżka Paweł Golański, także jest to w tej chwili poukładane i jest to naprawdę na wysokim poziomie. Teraz na mecz bez problemu wpadasz? Nie ma problemu, dzwonię i... Super. A zupełnie inaczej niż wcześniej. No myślę, że tak, bo mówię, prezesi mniemanie o sobie mieli, nie wiedzieli jak się zarządza takim klubem, chcieli wszystkich swoich ludzi tam gdzieś tam powtykać, a to nie idzie tędy, tak? A jeszcze czytałem o historii, w której można powiedzieć, że spotkacie mniej przyjemne ze strony kibica, że któryś... No jechali żeśmy na mecz tu busem. Tylko nie wiedział, że to chyba Grzegorz Piekna, tak? Dopiero jak mnie uderzył, to no, na skrzyżowaniu, no, pyta się skąd jesteście, no, za kim jesteście, za Kielcami. A ja otworzyłem drzwi i mówię, a jakiś problem? A gościu od razu mi fangę sprzedał i mówi, oj, ja cię pierdykam, to Grzegorz Piechna i w nogi. Ale też wyjaśnione wszystko zostało, także... Aha, okej, okay. Czyli no, można powiedzieć, że trochę nie wiedział, z kim, do czynienia. No jakby był kozak, to mówię, to by stanął... No sorry, no, myślałem, że ktoś inny i byśmy sobie wyjaśnili sprawę, tak? Ale no niestety. A właśnie jeszcze w Kielcach, jak tak przyjeżdżasz gdzieś tam, to kibice chyba dobrze cię wspominają. No myślę, że tak. Teraz byłem, bo był pani minister Krupka, organizowała taki turnieje dla dzieci
I byłem też ze zdjęciami, to już uciekłem, bo już mnie ręka bolała od autografów, także jeszcze kibice mnie pamiętają. Myślę, że tak. No dobra, mam jeszcze ogólnie kilka pytań, ale tuż bardziej są takie, w których nie musisz się rozwijać, ale jeżeli będziemy mogli, to coś powiemy troszkę więcej, bo może się odpowiedzieć. Zobaczymy, może damy radę. Tak, ale ogólnie raczej mogą być to krótkie odpowiedzi, tak lub nie, lub troszeczkę w dwóch dosłownie zdaniach. Przychodzi posada dyrektora sportowego w Koronie Kielce. Przyjmujesz? Tak. Czułbyś się w tej roli? Tak. A myślałeś jeszcze o swojej jakiejś innej roli w piłce? Albo mógłbym pracować z napastnikami w Koronie. Czyli generalnie w Koronie, bo to nie musi być też Korona. No nie musi być Korona, no ale... Ogólnie widziałbyś siebie jeszcze gdzieś w piłce? Tak. Okej. Gdybyś miał jeszcze raz wybrać, wyjazd do Rosji czy oferta z Birmingham? W tamtych czasach czy teraz? Teraz. Teraz? No teraz bym nie pojechał do Rosji. Masz rację, dobrze. To w tamtych czasach, jeszcze raz. W tamtych czasach odważyłbym się też jeszcze. Jeszcze raz? Tak. Okej. Większa złość na Wojciechowskiego czy na Janasa? Na obydwu. Jakaś przewaga minimalnie? Marzenie są, żeby je spełniać, no a nie pojechałem na mistrzostwa, tak? Okej. Czyli jednak troszeczkę bardziej Janas. Janas. To już w ogóle byłaby historia niesamowita, faktycznie. Większa satysfakcja z króla strzelców ekstraklasy i nagród indywidualnych, czy bramka strzelona w reprezentacji, w meczu reprezentacji? Dla mnie? Powiem szczerze, że wszystkie te tytuły króla strzelców super. Dla mnie no coś osiągnąłem, tak? Bo w każdej lidze. No powiem tak szczerze, no wszystko mnie cieszy, bo osiągnąłem to, co chciałem, tak? I króla strzelców zrobiłem we wszystkich ligach. No i pierwszy debiut w reprezentacji też strzeliłem bramkę, także jestem dumny, że zrobiłem to w wieku po 30. A czułeś po tej bramce, co poczułeś? Takiego, było takie jakieś specjalne uczucie, czy raczej było, zrobiłeś... że osiągnąłem największy cel w moim życiu. Bo to była chyba 80 już któreś minuty, tak, nie? Tak, 86 chyba. Najlepsza szatnia piłkarska, w której byłeś? Najlepsza szatnia? Korona Kielce. To myślę nie podlega dyskusji, bo to też zrozumiałe. Wtedy żeśmy mieli bardzo dobry team. Jak to mówią, do tańca i do różańca. A masz jakieś takie specjalne relacje z kimś z tamtej szatni? Mam z Marcinem Kaczmarkiem, utrzymuję kontakty z Łukaszem Załuską. Łukasz Załuska w ogóle to jest szwagier, czy Eddie jest szwagrem Łukasza Załuski? Kojarzę Ediego Andradina. Nie wiem, nie będę strzelał. Tak, bo z Eddie mam kontakt i Eddie mi mówił, że było... Także z Łukaszem, z Marcinem Kośmickim, z Arkiem Bilskim. Także mam sporo kontaktów jeszcze z chłopakami i myślę, że tamta szatnia była... Najlepsza, z Przemkiem Cichoniem. A jaka była twoja rola w szatni? Bo często są różne role w szatni. Kto był największym jajcarzem? Ty byłeś po której stronie? Czy obrażałeś się za żarty na tobie? Czy robiłeś komuś żarty? Czy... Nie. Czy patrzyłeś na to wszystko z boku? Ja obserwowałem, bo różne były tam historie i można powiedzieć i fajne, i niemiłe, i... ale zostawało to w szatni i nikt o niczym nie wiedział. Okej, rozumiem. Najmocniejsza impreza, którą miałeś? Mówimy tam związana z piłkarskimi wydarzeniami, taka, po której pobalowaliście mocno. No, awans do ekstraklasy w Koronie Kielce. Autobusem odkrytym żeśmy jeździli po mieście i pili żeśmy whisky. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio Jacka Grealisha, który trzy balował, więc... Jak mu... połówkę lali. No. A to rozumiem, bo tak wyglądało? 3 dni, czy...? Nie, no u nas może 2. 2 dni, okej. Okay. To też całkiem nieźle.
Niestrzelona sytuacja, która długo śniła ci się po nocach. Nie miałem takiej. Wszystko strzelałeś. Wszystko strzelałem, co dotknąłem, to w sieci. A masz taką, z której jesteś najbardziej dumny? Najbardziej dumny? Myślę, że... No, z pierwszego hat-tricka, no bo w pierwszych trzech meczach w Ekstraklasie nie grałem, a później wszedłem i do karnego też nie było odważnego, żeby podejść. Mówię, strzeliłem dwie, to strzelę i trzecią, to no z tego pierwszego hat-tricka. Najlepsza kiełbasa, co polecasz? Futbolowa Piechny. Futbolowa. Ona jest dostępna jeszcze? Myślę, że tak. Tak? Tak. Gdzie można ją dostać? Będziecie jechać w Bukowcu. Po drodze jest market. No ile tu? 3 kilometry. No zapraszamy, jakby ktoś był w okolicach, to można zajrzeć. W sumie ostatnie. Polski węgiel czy zagraniczny? Polski, tylko polski. Teraz podrożał, co? Podrożał, teraz wszystko się kupuje przez internet. Przez sklep internetowy PGG, także ludzie zamawiają. Jak biznes działał właśnie w tym okresie, bo to z tym węglem to było dużo w Polsce zamieszania? No było ciężko, bardzo ciężko i ceny były z kosmosu, ale teraz stopniowo już jest. Nie, bo czytam, że z Kolumbii węgiel szedł. No szedł i został w może portach. Może to taki słaby żart, ale generalnie myślałem, że z Kolumbii to koks, a nie węgiel. Dokładnie, ja też tak mówiłem, że to na pewno koksowy jakiś. No. Ale został w portach teraz ten kolumbijski. Nie wiedzą, co z nim mają zrobić. O, proszę bardzo. Słuchaj, Grzegorzu, no bardzo ci dziękuję za wspominki, że można było się z tobą spotkać, porozmawiać i fajnie spędzić czas. Ja mam dla ciebie mały upominek, może będziesz chciał skorzystać, ale sponsorem mojego kanału jest catering 5 posiłków dziennie. I tutaj jest w środku, w tej torbie, może torba duża, ale jest voucher, taki 3-dniowy catering darmowy możesz sobie zamówić. Dziękuję bardzo. Zobaczyć, jak smakuje, więc sobie skorzystać. Dziękuję bardzo. Nie wiem, może żona, może dzieci. Tak jest. Może córka. Może córka, 3 dni można sobie skorzystać z fajnego cateringu, zobaczyć jak to funkcjonuje. Także jeszcze raz tobie bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I słuchajcie, wam również dziękuję. Mam nadzieję, że oczywiście wam się podobał ten odcinek. Nie wiem, gdzie w ogóle, czy można ciebie gdzieś jeszcze spotkać, do firmy podjechać, zrobić zdjęcie, autograf, czy jak to wygląda, czy lepiej, żeby ci głowy nie zawracać. Jak chcecie, no chcecie jechać. Bocznie na pewno gdzieś cię spotkamy. Tak. Okej. Okay. Mówisz jeszcze mecze Old Boyów, tak? Tak. Okay, jeżdżę po kraju, zapraszają jeszcze, mnie. Jeszcze gdzieś jest szansa. Jest szansa, tak jest. Słuchajcie, dziękuję. Zachęcam oczywiście do zostawiania łapek w górę, komentarzy, do zaglądania do innych wywiadów. Dziękuję wam za oglądanie. Zapraszam do innych wywiadów, to już powiedziałem. I co? No i widzimy się przy następnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, do widzenia.